powiedzieć. Miałem inne rzeczy głosić, natomiast troszkę to poprzestawiałem, dlatego że napisałem jakieś 10 lat temu takie poselstwo. Wtedy, kiedy jeszcze byliśmy w naszym pierwszym kościele. I ja w ogóle, wiecie, ja mam swoje zapisy z tamtych lat. Ja dzisiaj je wielokrotnie czytam. Ja totalnie nie doświadczałem tego, co ja wtedy pisałem. Totalnie. Ja dzisiaj tego doświadczam. Ale wtedy te rzeczy miałem zrozumiałe. To są bardzo głębokie objawienia z tamtych czasów i chcę się z wami podzielić jednym z nich. Pamiętam, że zostałem zainspirowany do napisania tego poselstwa, gdy byłem w takim okresie czasu, gdy wpływała na mnie taka jedna służba. Służba pewnego Hindusa, robiącego raz w roku krucjaty ewangelizacyjne w Afryce. On jest pastorem kościoła w Stanach i raz w roku ma takie dwie rzeczy. Raz w roku pości i ten post trwa 40 dni. On 40 dni sobie pości. I raz w roku potem po tym poście organizuje krucjatę do Afryki. I on tam jeździ do tej Afryki. To jest taka bardzo, mega fajna postać jest ten człowiek. I on tam jeździ i tam jest bardzo dużo znaków i cudów, które towarzyszą jego służbie. I on, jadąc na pierwszą krucjatę, modlił się mi: Panie, proszę Cię o to, bo on bardzo chciał wskrzeszać zmartwych. Chcę, żeby było jak najwięcej narodzonych z Bożego Ducha ludzi, jak najwięcej uzdrowionych, jak najwięcej uwolnionych, jak najwięcej wskrzeszonych. I on opowiada, że oczywiście jechał, natomiast bardzo się bał tego wszystkiego pod tym względem, że on nie robił tych rzeczy nigdy. I wiecie, i pojechał na tą pierwszą krucjatę. No i oczywiście modlił się o ludzi i miał mizerne efekty. Miał mizerne efekty. Trochę się ponawracało, trochę było uzdrowionych, nikt nie został wskrzeszony. I on wrócił do Stanów i zaczął swoją normalną pracę w swoim kościele i znowu potem wziął ten post. I pościł i modlił się. I podczas tego 40-dniowego postu Duch Święty do niego powiedział, bo on pytał: Panie, dlaczego w zeszłym roku, mimo takiego mojego zaangażowania, ja w ogóle nie osiągnąłem takich efektów? Dlaczego tak było, Panie? I po którymś kolejnym dniu postu on zaczął wyraźnie rozróżniać to, co mówi do niego Duch Święty. I Duch Święty do niego powiedział taką rzecz. Mówi do niego tak: problem polega na tym, że ty to robisz z zewnątrz. Że ty jesteś takim człowiekiem, który tam jedzie i ty tam stajesz jako ewangelista i ty głosisz do nich i ty kładziesz ręce na nich, ale oni nie są twoi. To nie są twoi ludzie. Ty nie jesteś z nimi utożsamiony. Ty nie uważasz się za część ich problemu. Ty nie utożsamiasz się z ich problemami. Ty przyjeżdżasz do nich sobie ze Stanów, usługujesz im, potem wracasz do Stanów. Ty nie jedziesz tam, uwalniając miłość. I on był w ogóle zdruzgotany na tym poście. Zdruzgotany. I on powiedział tak, pod koniec tego postu: Panie, ja wiem, że cała miłość Twoja jest Twoją, bo to jest człowiek pełny Ewangelii. Ale ja bardzo mało wiem na temat uwalniania miłości. Bardzo mało. Niewiele wiem. Ale Duchu Święty, ja się poddaję pod Ciebie i ja będę się uczył. I on skończył post i on zrobił krucjatę kolejną i pojechał na kolejną krucjatę. I pierwszego dnia na spotkanie przyszedł ojciec z 8-letnim martwym synem. I przyniósł tego syna. Martwe dziecko, 8-letnie, położył na scenę. I przez tłumacza mówi do niego: wskrześ moje dziecko. Rano umarł mój syn. I on zaczął się modlić o to dziecko. Ale nie modlił się już o to dziecko jako dziecko czyjeś. On się modlił jako swoje dziecko. Jako siebie samego. I on się modlił. I on kładł na to dziecko ręce.
I on się modlił o to dziecko jedną godzinę, drugą godzinę. Uwielbienie trwało, on się modlił. I z trzeciej godziny dziecko wstało. I zaczęły się manifestacje wskrzeszeń u niego. I wtedy napisałem to kazanie. Wtedy napisałem to kazanie. Duch Święty do mnie powiedział, napiszesz to kazanie, tylko miłość czyni cuda. Chcę wam dzisiaj z wami podzielić tym, bo to jest dla mnie, to jest coś, co jest bardzo ważne. Ja wierzę, że to będzie bardzo pomagało nam wszystkim. Głębokie zrozumienie pewnych zagadnień. Ja nie pociągnę tego dzisiaj dalej, ja tylko poruszę to dzisiaj, na następnym spotkaniu za tydzień będę ciągnął to dalej. Pieśń nad pieśniami 8:6. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu, albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Śmierci może przeciwstawić się tylko miłość. Tylko miłość. Śmierci może przeciwstawić się tylko miłość. Tylko i wyłącznie. Antidotum na śmierć nazywa się miłość. Gdy wszystko zawodzi, to pozostaje tylko uwolnić miłość. Gdy wszystko zawodzi, wszystko zawodzi. Gdy każda rzecz zawiedzie. Gdy każda rzecz zawiedzie. Gdy zawiedzie twoja wiedza, gdy zawiedzie twoje doświadczenie, to miłość jest czymś, co spowoduje, że nastąpi manifestacja cudów. My już wiemy, czym jest miłość. Ja nie będę dotykał tego zjawiska dzisiaj, bo my jesteśmy w tym ugruntowani. Nie mówimy o żadnych sentymentach, nie mówimy o żadnych dziwnych rzeczach. My o tym nie mówimy. My nie mówimy o miłości jako przeżywalności, w ogóle jakieś tam formy emocjonalne jedynie. My mówimy o realiach miłości. Chcę ci pokazać, jak działa uwalnianie miłości. Przy powieści Salomona 10:12. Przy powieści Salomona 10:12. Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki. Miłość przykrywa wszystkie występki. Coś ci powiem. Pokażę ci praktyczne rzeczy dzisiaj. Posiadanie miłości, uwalnianie miłości są dwie różne rzeczy. Jeżeli na przykład widzisz występek jakiś. Widzisz go. I on razi cię w oczy. Razi cię czyjś występek. Razi cię. Nie uwalniasz tam miłości. Bo miłość przykrywa występki. Oto prawda, Boże. Jeśli razi cię występek, to znaczy, że masz problem z uwalnianiem miłości. To jest trudna rzecz, zobacz. Wielu ludzi myśli, że jeżeli widzę coś i jestem taki świadomy tego widzenia, rozumiesz? To ja jestem w bardzo dobrym miejscu. Ludzie, ja bardzo dużo widzę. A w ogóle bardzo pracuję na tym, żeby nie widzieć. O jak ja cholernie pracuję, żeby nie widzieć. Ja widzę bardzo dobrze. Niektórzy ludzie mówią tak, ty jak czegoś nie widzisz. Ja mówię, pięknie. Że tak myślę, nie widzisz czegoś. Ja widzę aż za dużo. Aż za dużo. Prorocy, ludzie, którzy są proroczy, oni bardzo dużo widzą. Jak proroczy myśli, że jak bardzo dużo widzi, to wszystko natychmiast trzeba teraz powiedzieć, określić, nazwać. Ja mówię, najpierw proroku naucz się milczeć. Najpierw. Prorok najpierw się musi nauczyć milczeć. No na dzień dobry. Jak się prorok nauczy milczeć, to mu łatwo pójdzie mówić. Bo mówić jest łatwiej niż milczeć. Łatwiej jest
wykrzyczeć występek, niż dojść do miejsca, w którym występek nie będzie cię raził. Bo tam, gdzie nie razi cię występek, jest uwalniana miłość. Tam, gdzie cię razi czyjś występek, kłuje cię, boli cię, tam nie jest uwalniana miłość. Bo Słowo Boże mówi, że miłość przykrywa wszystkie występki. Wszystkie. Wierzących i niewierzących. Rozumiecie? Pamiętam, jak siedziałem w więzieniu i oglądaliśmy taki program w telewizji, jak ojczym pedofil zgwałcił 5-letnią córeczkę. Tej kobiety, ten to z nią był mężem i to nie jego dziecko tylko. Dramat był w tej celi, pamiętam. Siedziałem w tej celi, tam w więzieniu nie lubią pedofili, tam pedofile są w strasznym tam poniżeniu. Byłem z takim wierzącym człowiekiem wtedy z Lublina. Sobie siedzieliśmy w tej celi, mieliśmy społeczność. Mówię do niego, Kazik, teraz to dopiero będzie, mówię, Kongo. Mówię do niego, wiesz co, chodź, będziemy się modlili o tego pedofila. On bardziej potrzebuje pomocy teraz. On będzie bardziej potrzebował pomocy. To jest drama. Ale miałem taką głęboką świadomość. Rozumiecie? Haniebny czyn. Bydlęcy czyn. Ale miłość jest w stanie doprowadzić, że przestanie cię to kłuć. No. A jeśli nie uwolnisz miłości, to cię to będzie kłuć. I w ramach ludzkiej sprawiedliwości będziesz chciał ukrzyżować pedofila. Ukrzyżowanie pedofila. Całkiem sprawiedliwa po ludzku sytuacja. Kiedyś mój znajomy, lekarz, psychiatra, opowiadał mi historię, jak na oddziale psychiatrycznym wpadł chory pacjent do gabinetu, schizofrenik. Zrobił im w ogóle rozwałkę, rozwalił im szafę w ogóle człowieku, zaczął stołkiem w nich rzucać się tam, nie? Od razu oczywiście sanitariusze przyszli, no sanitariusze w szpitalu psychiatrycznym to nie są przyjemni ludzie. Nie. Ja osobiście nie miałem przyjemności kontaktu z tymi panami, ale ja widziałem, co robią. Osobiście widziałem, jak kobiecie wyłamali obydwa ramiona, żeby jej założyć kaftan. Widziałem to osobiście. Jak kobiecie wyłamali ramiona, tylko trzaskały jej w ogóle stawy. Rozumiecie? I poszła w kaftan i poszła na taki stół z pasami, nie? Gdzie się na przykład leży 40 godzin, się sika pod siebie, robi się kupę pod siebie i nikt cię tam w ogóle nie dotknie. Potem cię szlafem myją. I on tam robił rewolucję i ten lekarz mi opowiada i pierwszy instynkt mój taki był. No mówię, muszę go położyć, tak? No muszę położyć go. No ci sanitariusze już lecą, ja do niego, no. I w ogóle wiążemy go w te pasy. I wzbudziła się do niej, ponieważ ubliżał im, robił im w ogóle taką rewoltę straszną. No i wzbudziła się we mnie, mówi taka myśl, no kurczę, co za bydlak, no. Ale jestem odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. I usłyszałem głos mojego Pana. I ten głos brzmiał tak. Przecież wiesz, że umarłem za niego. Na krzyżu Golgoty. Wiesz, jak się na to patrzy z boku, super. Jezus umarł za wszystkich. Tak? Ale kiedy ktoś wchodzi do twojego życia w taki sposób i kiedy dotyczy bardzo osobiście ciebie, tak? To łatwo jest w ogóle wycofać te rzeczy na bok. Ale Słowo Boże mówi, że miłość przykrywa wszystkie występki. W przypowieści Salomona 15:17 mówi tak, lepsza jest potrawa z jarzyn, a przy tym miłość, niż karmny wół
wraz z nienawiścią. A więc miłość wypełnia braki egzystencjonalne. Tutaj miłość jest porównana do zaopatrzenia finansowego. Miłość, ludzie mówią tak, teraz powiem wam ważną rzecz. Wielu ludzi narzeka na problemy finansowe. Wielu z tych ludzi ma problemy finansowe, bo nie uwalnia miłości. Bo miłość wypełnia braki egzystencjonalne. Nie mówimy tutaj o wzbogaceniu się szczególnym, ale o poziomie egzystencji. Miłość wypełnia braki egzystencjonalne. Kiedy kochasz i kiedy uwalniasz miłość, nie będzie ci brakować niczego na poziomie fizycznym, na poziomie związanym z egzystencją. To są bardzo ważne prawa duchowe. Przy powieści Salomona 16:6 miłość i wierność oczyszczają od winy. Miłość oczyszcza od winy. Jeżeli uwalniasz miłość, to przestajesz kogoś obwiniać. Jeżeli ktoś mówi tak, kocham cię, ale nie zapomnę ci tego czy tamtego, kocham cię, a potem przypomina mu jego błędy, to jest fikcja literacka. To nie jest uwalnianie miłości, bo miłość oczyszcza od winy. Miłość też powoduje, że demoniczne siły obwinienia nie mają do ciebie dostępu. Człowiek, który czuje się kochany, nigdy w życiu się o nic nie obwini. I człowiek, który uwalnia miłość, nie obwini drugiego człowieka. Nie obwini. Ja mogę osądzić czyjeś życie na podstawie prawdy, jednocześnie nie obarczyć winą tego człowieka. Ja mogę powiedzieć do człowieka, jesteś w błędzie, kolego, jesteś w problemie, ale w moim sercu ja nie mam żadnego obwinienia dla niego. Ten człowiek dzisiaj wychodzi z tego i ja dzisiaj jestem w stanie zacząć z nim żyć. Bo miłość oczyszcza od winy. 20:28 przy powieści Salomona mówią, miłość i wierność strzegą króla, a więc miłość strzeże ciebie. Wiele wypadków w życiu ludzkim, wiele problemów jest związane z tym, że ludzie nie uwalniają miłości. Bo gdyby tą miłość uwalniali, to wiele rzeczy by im się nigdy nie przydarzyło, bo miłość strzeże. Miłość strzeże. Wiecie, Kenneth Hagin całą książkę napisał o tym. Miłość, droga do zwycięstwa. A grubo książkę napisał w ogóle. O co chodzi? Miłość strzeże. Miłość będzie strzegła twoich pieniędzy. Miłość będzie strzegła twojej rodziny. Ona będzie strzegła. Ja wiem, jakie to jest dla wielu ludzi w ogóle. To jest bardzo trudne. Ludzie mówią, ja wierzę. Ja mówię, okej, ale wiara jest czynna w miłości. Czyli jeżeli ty nie będziesz uwalniał miłości, to twoja wiara nigdy nie będzie miała prawidłowego efektu. Ona zawsze będzie częściowa, połowiczna. Okej? A ona dopiero uzyska doskonałość, kiedy realnie będziesz uwalniał miłość. Dalej, pieśń nad pieśniami, 1:2 mówi, niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich, ach twoja miłość jest słodsza niż wina, więc miłość nadaje życiu słodycz. Ona słodycz nadaje. Ona daje słodkość do życia człowieka. Ona powoduje, że życie przestaje być szare. Życie wielu chrześcijan jest szare. Mają szare życie. I mówią, ja chodzę w wierze. Ja mówię, bardzo mi ciebie szkoda. Szkoda mi ciebie. Widzę, jak ty żyjesz. Żyjesz takim życiem w ogóle jak wół pociągowy. Rozumiesz? Takim w ogóle, takim życiem, gdzie nie ma słodyczy.
zrobiłeś sobie doktrynę, że twoje życie polega na tym, aby się umartwiać. Życie nie polega na tym, żeby się umartwiać. Życie chrześcijanina to nie jest życie umartwiania się. Rozumiecie? Pokutne wory przeminęły z epoką przybicia Jezusa do krzyża. Niestety. Miłość nadaje życiu słodycz. Pieśń nad Pieśniami 4:10 mówi: jak piękna jest twoja miłość, moja siostro lub oblubienico. O wiele słodsza twoja miłość niż wino. Miłość nadaje, jakby sprawia, że życie jest piękne. Zaczynasz widzieć w pięknych barwach. Zaczynasz widzieć pięknie. Pojawia się piękno. Jak ja zacząłem uwalniać miłość, zacząłem widzieć piękne rzeczy. Ja dzisiaj w ogóle, jak patrzę na człowieka, to najpierw widzę jego piękno. Ja, to jest nieprawda, że ja nie widzę jego problemów. Ja widzę jego problemy bardzo dobrze. Ja bardzo dobrze widzę problemy i patologie ludzi. Tylko że problemy i patologie ludzi nie są dla mnie na pierwszym miejscu w jego życiu. A wiecie dlaczego? Bo moje problemy i patologie nie są na pierwszym miejscu w życiu, jeżeli chodzi o ogląd Boga. Bóg mnie nie ogląda przez moje problemy i patologie. Ja jeszcze nie pamiętam sytuacji, że szedłem do Boga, a Bóg powiedział: cześć patolog. Ja nie pamiętam. Co tam u ciebie jest, zaburzeńcu? Rozumiesz? Nie. On mówi do mnie: synu. On mówi: kochany. On tak do mnie się zwraca, bo on mnie takiego widzi. On mi mówi o moich problemach. Ale wiecie, jak on mi mówi o moich problemach? Z perspektywy miłosnej. Kiedy człowiek czuje się bezpieczny, to może słuchać o swoich problemach. Stwórz człowieku poczucie bezpieczeństwa, rozumiesz? A o każdym syfie mu powiesz. O każdym syfie. Weźmiesz go za rękę i powiesz mu o każdym syfie i powiesz mu: mogę ci pomóc wyjść z twojego gówna. Ale musisz go trzymać za rękę. Bo jak nie będziesz go trzymał za rękę i będziesz do niego mówił z daleka: pomogę ci, ktoś powie: weź, koń się. Cześć. A ty powiesz: o, nie chcę słuchać prawdy. Nie, nie chcę słuchać ciebie. Ja ciebie nie chcę słuchać. Ciebie. Rozumiecie? Wielu ludzi mówi prawdę. Wielu ludzi mówi prawdę. Tylko niewielu trzyma za rękę. Ok? Weź swoje dziecko w ramiona i wtedy ucz go żyć. Rozumiecie? Pieśń nad Pieśniami 8:7 mówi: wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swe mienie, to już zasługuje na pogardę. A więc miłość wynosi się ponad diabelskie ataki. Kiedy ja kocham, kiedy uwalniam miłość, to ja przejdę nad mnóstwem diabelskich ataków. Ja przejdę nad nimi. Przejdę wielką nogą nad zburzonymi wodami, nad wielkimi powodziami życiowymi. Ja przejdę. A ktoś nie przejdzie. Ktoś powie: znowu mnie diabeł trafił. Rozumiesz? Znowu mnie trafił. A ja mówię: a mi nogi umył tylko. Ciebie zalało, a mi umyło nogi. Taki numer. Dlaczego? Bo zdecydowałem się uwalniać miłość. Zdecydowałem się to robić. To jest tylko kilka przykładów. W Rzymian 5:5 jest pokazane, że cała miłość jest w naszym duchu. My nie potrzebujemy modlić się o to, my nie potrzebujemy tego szukać. Nie musimy czekać, aż zostaniemy wypełnieni jakąś miłością. To w ogóle nie o to chodzi. Ona jest, tylko teraz trzeba to uwolnić. I ty musisz postanowić okazywać miłość. Okazywać miłość.
Ty musisz zdecydować okazywać miłość. Zdecydować. To jest decyzja. I to jest trudna decyzja. To jest trudna decyzja, bo ona jest związana z tym, że musisz zaryzykować. Ty musisz zaryzykować. Bo żeby okazywać miłość, to się to trzeba podejść bliżej, niż kiedy tylko manifestuje się komuś zasady duchowe. Rozumiesz? Zasady duchowe można manifestować z daleka, a miłość uwalnia się z bliska. I to jest bolesne w pewnym sensie. To jest trudne. Ty musisz postanowić okazywać miłość. Gdy spojrzysz w swoje serce wewnętrznego człowieka, to dostrzeżesz tam ogromną miłość. W ogóle nie bój się tego, nie bój się zobaczyć w siebie. W ogóle sam na sam, jak będziesz przed Bogiem. Spójrz w siebie. Po prostu. Zobacz, że tam są nieskończone pokłady miłości. Ty możesz nie umieć, nie potrafić, nie dawać rady uwalniać tego. Ale masz tam to w środku. Masz to w środku. I ty wiesz, że to masz. Nikt ci nie może powiedzieć, że nie masz. Że ci tego brakuje. Ale to jest jakby za kratą. To jest schowane gdzieś. To jest schowane. Ta krata to są nasze wzburzone emocje, nasze myśli. To jest krata. To jest ciężka rzecz, uwalniać miłość. Rozumiecie? To nie jest łatwa sprawa. Ja uważam, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o Królestwo. W moim przypadku ja w obecnym czasie jestem w stanie tą miłość uwalniać prawidłowo. W obecnym czasie. Ja nie mówię, że każdy musi tyle lat czekać. Za długo czekałem. Za długo się bałem. Za długo się wycofywałem. Za długo. Nikt tak nie musi. Tak jak. Absolutnie. Rozumiesz? Ja chodzę 18 lat z Bogiem, tak? A 2 lata temu zaczęły mi iskrzyć te rzeczy prawidłowo. Iskrzyć. Ja wiedziałem o nich dawno temu. I dawno temu głosiłem o nich. Wszyscy mówili, halleluja! Tylko co z tego, że halleluja, jak mi to nic nie daje? Ok? A dziś mi daje. Dziś mi daje, bo dzisiaj, ja dzisiaj się tego nie boję. Dzisiaj się nie boję patrzeć na człowieka z perspektywy pozytywnej, a nie negatywnej. Ja się nie boję. Ja się nie boję na zaburzonego człowieka spojrzeć z perspektywy pozytywnej. A kiedyś się bałem. Wiecie, czego się bałem? Że jak spojrzę na niego z perspektywy pozytywnej i podejdę do niego blisko, to on mnie skrzywdzi. No bo przecież to zaburzony człowiek. Jak się tam z nim zaprzyjaźnić, wejść w jakąś bliską relację? Przecież człowieku, no co? Rozumiesz? Kiedyś w takiej jednej celi byłem w więzieniu i spałem obok w ogóle psychopaty. Głosiłem mu w ogóle Ewangelię. Jak zacząłem mu głosić Ewangelię, to mu się oczy zmieniły. I mówi do mnie tak. A Maria to co? Ale to nie było te cyklu, Maria to coś tam w ogóle, i to nie było łagodne. To było wojenne. A spał łóżko obok, wiesz. W ogóle pierwszą noc pomodliłem się w innych językach dość długo. Rozumiesz? W ogóle jak popatrzył mi tym wywróconym wzrokiem demonicznym, w ogóle na, tak sobie myślę, mówię, pije mi łyżkiem w oko na przykład w nocy. A co to w ogóle, wiesz, o co chodzi? Siedzi za zabójstwo, tak czy inaczej, zabił konkubinę. Wiesz? Już tylko po pierwszych rozmowach z nim wiedziałem, psychopata. Tak? A co mu zależy, by pić łyżkę w oko na przykład? To było trudne w ogóle. Teraz proszę, uwalniaj miłość.
Bo sobie możesz uwolnić tam miłość, bo ciebie ktoś jest fajny. Fajny koleś, ale to jest psychopata. I śpi obok ciebie. Nie dzieli cię jakaś krata, mur między nim, tak? A w dodatku ty jesteś zbawiony i masz wielki dylemat, czy samemu mu nie wbić łyżki w oko, bo może jakbyś to zrobił, to on by tego nie zrobił. Okej? A więc jeszcze jesteś w tym miejscu, w którym ty w ogóle nie, ty nie chcesz, ale z drugiej strony bardzo walczysz z tym środkiem. Tak? Lecz gdy ty zatrzymasz się troszkę i zobaczysz, jak potężna i wielka jest ta siła miłości, to zaczniesz tego pragnąć. Ja was w ogóle zachęcam, żebyście zobaczyli, jaki potencjał miłości macie w sobie. Żebyście zobaczyli, co wy macie w swoich sercach. Jakie to jest wielkie. To wielkie jest. To jest większe niż myślisz. Ludzie, to jest większe niż każdy z nas myśli. Bo my myślimy w sposób, który ogranicza tą miłość. Każdy człowiek myśli w sposób ograniczający miłość. Bo ludzie się boją kochać. Tak nas diabeł poszukiwał, że kochać to jest niebezpieczna sprawa. Bo nas skrzywdzą, uszkodzą, wykorzystają, wykopią. No nie możemy tak kochać, no. Jak będziemy tak kochać, to niedobrze będzie. Tu trzeba się zabezpieczyć, tu trzeba się zaprzeć, tu trzeba się uzbroić. Bo ten świat jest niebezpieczny. Bo tu trzeba mieć pałę w ręku i tą pałą lać. Trzeba. Albo trzeba coś, bo to jest jeden kanał, a drugi to jest taki, to trzeba się uzbroić i cierpieć. Teraz wytrzymam, wytrzymam, wytrzymam. I teraz drugi kanał tych, którzy wytrzymują ten świat. Jedni walczą z tym światem, drugi wytrzymują ten świat. Wytrzymam. Twardy jest, w Chrystusie wszystko mogę. Mogę wytrzymać w tym wszystkim. Tak? Dam radę. Nie tak. A jest ten miejsce, że mogę kochać. Ja mogę zacząć kochać w tym wszystkim. Rzymian 12:9. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. I 13:10. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Rozpoznasz miłość. Ona jest pełna gorącego pragnienia uszczęśliwiania drugiego człowieka. Wiesz, co definiuje miłość? Gorące pragnienie uszczęśliwienia kogoś. To jest ona. Ona jest w środku. Bliźniemu zła nie wyrządza, ona nie chce wyrządzić komuś zło, ona nie chce zła dla kogoś. I ona jest nieobłudna, ona jest zupełnie czysta w swoim zrozumieniu drugiego człowieka. Miłość brudnego człowieka ogląda przez pryzmat krzyża. Ona brudnego widzi czystym. Ona chorego widzi zdrowym. Ona taka jest. Posłuchaj. Na gruncie, stojąc na gruncie prawdy, widzisz rzeczy faktyczne. Faktyczne. Brudne to brudne, czyste to czyste. Rozumiesz, o co chodzi? Choroba to choroba, zdrowie to zdrowie, bieda to bieda, pieniądze to pieniądze. Zaraz wam powiem, co mi ludzie zarzucają, ale to za chwileczkę. Bo to na różnych etapach mojej służby różne rzeczy mi zarzucają. Teraz mi też jakieś. A teraz co robi miłość? Miłość sobie wyrasta z tego, i teraz prawda mówi tak. To jest brudne, to jest czyste. Tak? A miłość tak. Okej.
takie są fakty, tak? Ale ja posiadam prawo, tak? Do określenia rzeczy w wierze. Teraz posłuchaj, bo miłość określa rzeczy w wierze. I wiesz, co wiara mówi, kiedy jest choroba? Przypomnijcie mi, co mówi wiara, kiedy jest choroba. Jestem jaki? A co mówi wiara, która jest spięta przez miłość, kiedy widzi problem finansowy? Wszystko? Amen. Teraz ludzie mi zarzucają, że mówię, tak? Niezgodnie ze stanem faktycznym. Że ludzie, którzy są zaburzeni, określam jako mistrzów świata, że ludzie, którzy mają kłopoty, nazywam zwycięzcami, tylko to nie ja wymyśliłem. Tylko wielki ojciec w niebie to wziął, wymyślił. On powiedział, kto słaby, niech powie, jestem bohaterem. On tak powiedział. On tak powiedział, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Czyli ja widzę, że coś jest zniszczone, ale ja spodziewam się, że to jest dobre, więc nazywam to w wierze dobrym i tak miłość to ogląda. Miłość złe ogląda dobrym. Miłość chory ogląda zdrowy. Miłość zaburzone ogląda niezaburzone. Taka jest miłość. Dlatego ludzie tak cholernie się boją miłości, bo tak bardzo nie chcą chodzić w wierze. Bo oni by chcieli widzieć rzeczy takimi, jakimi są i mówiąc, ja wierzę o to, że one się zmienią. Ale wiara to nie jest nadzieja, że coś się zmieni. Wiara to jest prosta informacja z naszego ducha, że coś jest inne niż się widzi. To jest wiara. O tym uczymy. Jesteśmy ruchem wiary, amen? Ruchem wiary. Wiary. My nie jesteśmy ruchem nadziei. My nie jesteśmy ruch nadziei. Mam nadzieję. W cholerę z nadzieją. Nadzieja to matka kupi. Wchodzimy na coraz wyższy poziom. Prawda pokazuje nam zjawisko takim, jakim jest, tak? A miłość ustalnia nas do tego, żebyśmy wierzyli o pozytywną strefę tej rzeczy. Pozytywną strefę. Pozytywną. Dlatego miłość rozpoznajesz po tym, że jest ona gorąca pragnienia uszczęśliwienia drugiego człowieka. Ja chcę uszczęśliwiać innych ludzi, ja tak chcę. Rozumiecie? Ja w ogóle chciałbym ludzi uszczęśliwiać. Nie wiem w ogóle, co ty chcesz. Ale ja bym chciał ludzi uszczęśliwiać. Nie wszyscy dają się uszczęśliwać, to jest inny temat. Ci, którzy nie chcą dać się uszczęśliwić, to idź sobie. Ja w ogóle nie, ja nie będę z tobą gonił, bo ja nie mam w ogóle czasu i na to, i rozumiesz, to nie mam, to szkoda prądu mi na to. Ale ja mam pragnienie uszczęśliwiania ludzi. Ja widzę człowieka X i ja chcę, żeby człowiek X był szczęśliwy. Rozumiecie? Ja chcę, żeby człowiek X był szczęśliwy. Jak człowiek X nie chce być szczęśliwy, to jest jego prywatna tragedia. Jak człowiek X nie chce przyjąć mojego poselstwa, to jest jego prywatna tragedia. Nie będę prosił człowieka X i głaskał go po głowie, weź, przyjmij. Nie, no nie chcesz, no jestem, masz wolną wolę, nie przyjmuj. Nie chcesz, nie przyjmuj. Ale ja chcę dla ciebie dobrze i się zbliżam do ciebie, zbliżam się do ciebie, zbliżam się do ciebie. Ja podejdę do ciebie. Podejdę do ciebie. Ja zaryzykuję, że mnie w mordę strzelisz. Ja nie będę z dystansu do ciebie podchodził. Ja się w ogóle nie boję ciebie. Nie boję się, że mnie w mordę strzeli. Ja się nie boję tego. Nie boję się. Tak? Do dzisiaj pamiętam, jak w tym kościele naszym pierwszym mieliśmy zdemonizowaną dziewczynkę. Jak nas gryzła, piła, tłukła. Po piszczelach nas gryzła. Po łydkach człowieku. Norberta piła po twarzy. Tak go tłukła pięściami po twarzy. Tak go piła. A on ją trzymał i mówił, kocham cię. Kocham cię, ona go tłukła, człowieku. Tak? Pluła na niego, gryzła go. A on stał, trzymał ją za ręce i mówi, kocham cię, i tak cię kocham, i tak jesteś wspaniała, i tak jesteś cudowna. I złamał ją. Złamał to dziecko. I złamał to dziecko. I z dziecka demony powychodziły.
rozumiecie? I pękła. Miłość ma siłę pokonania egoistycznego myślenia i histerycznych emocji. Miłość jest potężna. Filipian 1:9. Filipian 1:9. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Ona pokazuje ci prawdziwy obraz rzeczy i uwalnia cię do doznania Bożego. Paweł mówi, ja modlę się, abyście umieli uwalniać miłość, która spowoduje u was głębokie doznanie. To miłość powoduje głębokie doznanie. A ja mówię, ja modlę się o to. Ludzie nieuwalniający emocji, miłości mają problem z głębokim doznaniem Boga. Oni nie doznają Boga. Oni mówią, to jest dla mnie takie dalekie. A mówię, dla mnie bliskie. Bo ja się zdecydowałem kochać drugiego człowieka. Okej? Okay? Ja się zdecydowałem widzieć pozytywne cechy u drugiego człowieka. Pozytywne cechy. Ja się dzisiaj patrzę na ludzi, mówię, o ten się fajnie ubrał, a ten ma taki gust, a ten ma fajne włosy, a ten ma co innego. Ciągle mi się coś podoba w człowieku. Ciągle coś w ogóle takiego, fajna rzecz u niego jest. Ja porozmawiał o tym teraz z nim. Co u ciebie fajnego? Co robisz? Jakoś się zainteresowałem człowiekiem. Kiedyś to byś mi koniami nie wciągnął w takie rozmowy. Ja bym powiedział, to jest mi duchowe. Absolutnie, ja się tutaj nie mieszam w takie sprawy. Człowieku, nie rozumiesz charakteru mojej służby. Ja tu jestem, wiesz, aby burzyć. Kolosan 3:14. A ponadto wszystko przyobleźcie się w miłość, która jest spójną doskonałością. Ona spaja doskonałość, spaja. Spaja. Gdy postanowisz decydować zgodnie z tą miłością, to twoje decyzje będą coraz doskonalsze. Ludzie mówią tak, chybiam w decyzjach. Chybiam. Ja mówię, dlatego, że nie uwalniasz miłości, to chybiasz w decyzjach. Bo miłość jest spójnią doskonałości. Masz chybione decyzje, bo nie zdecydowałeś się uwalniać miłości. Pierwszy list Jana 4:16. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a on w Nim. I zaczynasz wierzyć w tę miłość, która jest w Tobie. W Tobie. I na podstawie tej wiary decydujesz, to masz 100% sukces, to znaczy cud. Gdy zaczynasz wierzyć w tą miłość, która jest w Tobie. W ogóle musisz uwierzyć w miłość, która jest w Tobie. W Tobie! Nie tam gdzieś. Musisz uwierzyć w miłość, która jest w Tobie. Bo Bóg jest w Tobie, to uwierz w miłość, która jest w Tobie. Będziesz się modlił, mówiąc, Boże, ja w ogóle mam 100% miłości w sobie. Ja potrafię kochać na maksa. I dzisiaj decyduję o tym. Ja wierzę w to, że ja tak mogę. I zaczną dziać się cuda. Cuda. Jak będziesz się modlił o chorych, to nie będziesz się modlił z zewnątrz, tylko będziesz integrował się z tym chorym. Ty będziesz jedno z chorym. Jedno z chorym. Tak jakbyś sam na siebie ręce kładł. Rozumiesz, o czym ja mówię? Jak będziesz wypędzał demona z człowieka, to będziesz jedno z tym człowiekiem. To będziesz czuł ból tego demona. Rozumiesz? Nie będziesz bał się. Wejść w tak głęboką interakcję. Rozumiesz? Że ten demon zderzy się z tobą. Że poczujesz jego oddech. Rozumiesz? Poczujesz oddech tego demona. Kiedy będziesz modlił się o wskrzeszenie, rozumiesz? To będziesz jedno z tą rodziną.
Będziesz w ogóle jak syn, jak ojciec, jak matka tej osoby, która umarła. I podejdziesz do trupa, tak abyś podszedł w ogóle do kogoś tobie bardzo bliskiego. Albo jakbyś sam miał wstać z martwych. Jeśli uwierzysz w miłość, która jest w tobie. Jeśli zaczniesz patrzeć na drugiego człowieka z tej perspektywy. Z tą głęboką potrzebą uszczęśliwienia tego drugiego człowieka. Ty sam tego nie wygenerujesz. Bo nie musisz. Tak, tu jest metoda. Metoda. Zaczynam patrzeć. Nawet na ostatniego szubrawca tak spojrzysz. To nie znaczy, że szubrawiec się zmieni. To nie o to chodzi. Ja nie o tym mówię. Chodzi o to, że ty się zmienisz. To ty się zmienisz. Będziesz patrzył na szubrawcę. Tak? I w ogóle w szubrawcu pozytywne cechy zobaczysz. Może powiesz, szubrawiec. Ale jak pięknie wiążesz prowadła u ludzi. Po prostu rewelacja. Facet chyba ma w ogóle fakultet z tego. Rozumiesz? Pierwszy list Jana 4,18 mówi, w miłości nie ma bojaźni, przecież doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą, kto więc boi się, jest niedoskonały w miłości. Gdy zaczynasz uwalniać miłość raz za razem, to cuda zaczynają poszerzać się do tego stopnia, że lęk zaczyna uciekać. Wiesz, kiedy lęk ucieka z życia człowieka? Kiedy widzi się sukcesy. Nic tak nie podnosi człowieka jak sukces. Nic. Ostatnio widziałem w internecie w ogóle chłopca malutkiego, takiego w pampersie jeszcze, co budował z klocków. I stawiał w ogóle takie duże klocki jeden na drugim. I tak się śmiał, tak się cieszył, że się nie rozpada ta wieża, że się w głowie nie mieści. A im wyżej stawiał, to w ogóle taki aż szalony śmiech, aż na tego pampersa siadał, wstawał. Taki mały, wiesz. I ktoś tam napisał w ogóle, nic tak nie buduje jak osobisty sukces. On był tak najarany w ogóle, że staje w ogóle z tych klocków, w ogóle w takich piankowych wieżyczkach. Dlaczego? Bo to on ją budował. To on ją budował. Nic tak ciebie nie zbuduje jak twój osobisty sukces. Jak cuda, których będziesz doświadczał w życiu. Jak głębokie relacje z innym człowiekiem. Nic tak cię nie podniesie. I lęk będzie spieprzał. Lęk się nie utrzymuje w takich ludziach. Lęk się utrzymuje w ludziach, którzy bez przerwy liczą swoje porażki i patrzą na mankamenty swoje i innych ludzi. W ogóle ludzie negatywni to mają tak ciężko w życiu, że się w pale nie mieści. Ciągle widzą coś na czarno. Ciągle. A widziałeś, co tamty zrobił? A widziałeś to? A widziałeś? A widziałeś? A tam widziałeś, co zrobił? Ja mówię, ty, jak ty dobrze widzisz. Może dawaj, choć się pomodlimy, żebyś ty słabiej widział. Bo jednej się modlimy, żeby zaczęli widzieć, bo ślepi są. A ty to masz taki wzrok, że tam człowieku ta, wiesz, akomodacja jak u Orła, że tam się w ogóle lornetkę ma, ale to jest w ogóle nic tam. Ty jesteś arcybożem. Ty najdrobniejszy mankament widzisz. U nas też tu w społeczności są tacy ludzie. Człowieku! Każdą rzecz zobaczą. Tak w ogóle patrzą, a tak to zinterpretują. Ja mówię, Chryste, jedyny, jakie to potrzeba inwencji twórczej. Widzą wszystko, chciałeś. Prorok był wśród nas. Bo to się mówi, to proroczy ogląd. To się tak nazywa, to jest proroczy ogląd. Dostrzeżenie cudzego błędu. Rozumiesz? Ja bym skupiał, gdybym na tym się skupił. Bo wszędzie jest najlepiej widoczna ciemność. Wszędzie. Parę słów z człowiekiem zamienisz od razu, najpierw wyjdą ci jego mankamenty do przodu. Rozumiesz mnie? Zawsze. Jego błędy doktrynalne, jego problemy, jego zaburzenia. Zawsze. Zawsze usłyszysz w jego słowach jakieś rzeczy, które są niedobre. Zawsze.
Trzeba się przytępić. Rozumiesz? To się wyostrzyć trzeba na coś innego. Na coś innego. Ja mówię, taki jesteś ostry? Ewangelizacje są w piątek, bardzo proszę. Jaki problem? Tyłek w trogi i głosić. Szpitale, proszę bardzo. Ostry jesteś? Ile szpitali czeka? Czemu nie chodzisz i, nie korzystasz ze swojej ostrości? Z daru rozróżniania duchów na przykład. Człowieku. Wykorzystaj swoją ostrość. Zacznij pisać artykuły. Zacznij, proszę Ciebie, uwalniać prorocze słowa. Zacznij to robić. Czemu tego nie robisz? Ja nie rozumiem. A? Czemu Twoja zdolność w ogóle jest niesamowicie widzialna, proszę Ciebie, w Twojej wspólnocie, która jest Twoim najbliższym domem, tak? I zamiast tu się trenować w uwalnianiu miłości, to tu się uwalniać w uwalnianiu perspektywy proroczej. Na przykład. Bo dobrze widzisz. Chwała Bogu. Jak rzucam Wam te hasło, bo to jest bardzo ważna rzecz. Ja wiecie, jak się traktuje miłość? Jako potężną siłę napędową do mojego życia. Siła napędowa. Siła napędowa. Siła napędowa. Jestem przez to silniejszy, zdrowszy i mądrzejszy. I w ogóle to nie powoduje, że mam wzgląd na osobę, bo nie mam w ogóle względu na osobę. W ogóle. Nie. To w ogóle mnie nie spłyca. Ale mnie uszlachetnia. Tylko miłość czyni cuda. Ja chcę, żeby moja służba bardzo mocno się rozwijała. Mi na tym zależy. Żeby masa ludzi się nawracała do Jezusa, żeby wyszkolić ludzi, którzy będą uzdrawiać, uwalniać, wskrzeszać. Rozumiecie? Mi w ogóle na tym zależy, byśmy byli najpotężniejszą bojówką Chrystusa w ogóle w tym kraju i nie tylko. Okej? Ale żeby tak mogło być, tak, to ja chcę kochać. Nie teoretycznie. Ja nie chcę powiedzieć, że miłość Boża jest w moim duchu, halleluja. I w ogóle do Ciebie mówić z odległości takiej. Ja tego nie chcę. W ogóle mnie to nie interesuje. Ja chcę zaryzykować, tak, dostrzeganie u Ciebie dobrych cech. Ja chcę zaryzykować bliskie podejście. Ja chcę zaryzykować. Ja chcę zaryzykować. Ja chcę zaryzykować to, że przyjdziesz do mojego życia i powiesz do mnie coś, rozumiesz? Co będzie dla mnie korygujące. Dzisiaj przyszedłem do kościoła, dostałem na dzień dobry prostą informację. Że to nie jest dobre, że ja przyjeżdżam na ewangelizację i że ja z niej zszedłem w ogóle wcześniej. Bo to jest błąd. Albo mi tam nie powinno być w ogóle, albo powinienem być do końca. Taka jest prawda. I tylko mogę jedną rzecz powiedzieć, przepraszam za to. I więcej to się nie powtórzy nigdy. Bo jak przychodzisz na ewangelizację, tak? Ty jesteś tam od początku do końca, nie wpadasz, żeby pogłosić, nie zwijasz się do domu. Bo to jest nieprofesjonalne. I dałem zły przykład i z tego spokutowałem w 15 sekund. Rozumiesz? Bo już nikt do takich rzeczy nie dojdzie. Ale dlaczego? Bo ja kocham. Ja nie mam z tym w ogóle jeszcze żadnego problemu. Bo przychodzi do mnie człowiek, mówi do mnie prawdę, jasno argumentuje i to jest w ogóle coś, co dotyka mojego serca. Rozumiesz? I koniec. Ja sam to mówię, że idziesz na ewangelizację, to nie ma. Ty wpadasz, podjedziesz, halleluja, halleluja. Nie. Idź, weź odpowiedzialność, zaczynasz, kończysz. Pierwszy przychodzisz, ostatni odchodzisz. Tak funkcjonujesz. Albo nie rób tego. Okej? To są ważne rzeczy wszystko. Bo miłość powoduje, że również otwierasz się absolutnie na korektę. Nie na głupotę. Tylko na korektę, realną, prawdziwą, gdzie są argumenty Boże. Bo widzisz w człowieku pozytywne cechy, w człowieku, który Cię koryguje. Ty nie widzisz w nim wroga. Ja nie widzę Cię wroga w człowieku, który mnie koryguje. Rozumiesz? Nie. Z tym Was chcę zostawić, przyjaciele. Chcę, żebyście wiedzieli, że to jest bardzo ważna rzecz. Ja w przyszłym tygodniu powiem o pewnych barierach, które przeszkadzają. O pewnej właściwie jednej,
bardzo ważnej barierze, dwóch może, o których myślę, które stoją na drodze większości, u większości chrześcijan, uwalnianiu miłości. Ale dzisiaj zostajmy na tym, przyjdź do Boga, powiedz: Panie Boże, ja chcę uwalniać miłość. Ja nie jestem zadowolony z tego, że ja posiadam całą miłość, albo że uwalniam jej trochę. Ja teraz w swoim sercu rozpoznaję te głębokie pragnienie, chęci czynienia drugiemu człowiekowi dobrze. Ja chcę dobrze dla innych ludzi, nie teoretycznie. Ja jestem gotów, tak, poświęcić się w tym temacie. Miłość się poświęca. Tak? Poświęca się. A potem idź za ciosem. Idź za ciosem, za tym, co się będzie działo. Nie bój się przełamywać w ogóle granic. Przechodzić tych granic. Stanie, proszę. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że Ty spowodowałeś, że cała miłość jest w naszych sercach rozlana przez Ducha Świętego. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że to nie są sentymentalne rzeczy, ale to jest realna, żywa moc. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że dzięki uwalnianiu tej realnej mocy, Ojcze, my sięgniemy po cuda, o których jeszcze nawet nie śniliśmy. Ojcze, ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Ja chcę, aby każdy z nas był udrażniany do tego, Ojcze. Ja się decyduję iść dalej i głębiej w miłość. Ojcze, ja w to uwierzyłem. Ja chcę w tym żyć, Ojcze. Ojcze, ja chcę, aby każdy z nas zrozumiał, jak wielką rzeczą jest odnajdowanie w drugim człowieku potrzeby, którą my możemy zaspokoić poprzez nasze życie, naszą moc, to, co posiadamy. Ojcze, ja modlę się o to, żeby to dla wszystkich było takie jasne, żeby na to padło Twoje światło dzisiaj. Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Jeszcze tylko...